Witam wszystkich, w tym filmie przedstawię wam fakty o słynącym ze swoich wysokich himalajskich szczytów w Nepalu. Zapraszam do oglądania. Znajdujący się na pograniczu Nepalu i Chin Mount Everest jest najwyższym szczytem na planecie. Większość z 8000 znajduje się na terytorium Nepalu. Pierwszego wejścia zimowego na znany nepalski szczyt Annapurna dokonali Polacy Artur Heiser oraz Jerzy Kukuczka. Szerpowie to lud tybetański zamieszkujący Nepal. Wielu szerpów towarzyszy wyprawom himalajstycznym jako tragarze czy przewodnicy. Jednemu szerpowi udało się zdobyć Mount Everest aż 22 razy. Stolica Nepalu, Katmandu, została założona w 723 roku. Znajdujący się w Nepalu Park Narodowy Chitwan uważany jest za jedno z najlepszych miejsc w Azji do obserwowania dzikiej przyrody. W parku tym można zwiedzić dżunglę, safari oraz wsie ludu Tharu. Wieś Bodhnath to główny ośrodek Tybetańczyków w Nepalu. We wsi tej znajduje się też największa w Azji stupa, czyli sakralna budowla buddyjska. Wywodzący się z Nepalu Gurkhowie są uważani za najtwardszych żołnierzy na świecie. Są uzbrojeni w zakrzywione noże kukuri, a ich mordercze treningi polegają m.in. na biegnięciu pod górę, mając na plecach 25 kg kamieni. Gurkhowie służą m.in. w brytyjskich wojskach specjalnych, armii hinduskiej, policji Singapuru oraz w ochronie sułtana Brunei. W nepalskiej miejscowości Lumbini przed 2500 lat żył Siddhartha Gautama, znany jako Budda. Jednak dopiero od 100 lat wiadomo dokładnie, że tu się narodził twórca buddyzmu. Lumbini co roku jest odwiedzane przez tłumy pielgrzymów. Miejscowość ta posiada wiele świątyń wzniesionych przez buddystów z innych krajów. W Patanie i Katmandu odbywają się procesje rydwanów, na których występują ponad 20-metrowe pojazdy. Od 1995 roku Nepal posiada własną markę samochodów. Hulas Motors obecnie produkuje auta elektryczne, ale w swojej ofercie miała także terenówki i dostawczaki z chińskimi jednostkami diesla. Na himalajskie szczyty Nepalu samotne wspinaczki są zabronione. 80% Nepalu znajduje się powyżej 6000 metrów nad poziomem morza. Ten himalajski kraj posiada dwa narodowe zwierzęta. Pierwsze to rodzaj bydła o nazwie zebu, zaś drugie to barwny ptak Danphe. Tradycyjnym trunkiem ludu Limbu ze wschodu kraju jest alkohol Tongba. Napój ten sporządza się ze sfermentowanych i ugotowanych ziaren prosa. Nepal nie jest bogatym krajem. Prawie połowa ludzi żyje za mniej niż 3 dolary dziennie. 4,5 miliona Nepalczyków jest niedożywionych. Dniem wolnym od pracy jest sobota. Niedziela w Nepalu to normalny dzień roboczy. Nepalczycy na powitanie nie podają sobie rąk. Zamiast tego składają dłonie razem jak do modlitwy i mówią namaste. W Polsce żyje ponad 1300 osób urodzonych w Nepalu. Coraz więcej osób z tego kraju osiedla się u nas. Skoro dotrwałeś do końca, to zapraszam cię na moją stronę na Facebooku, link w opisie. A także proszę was, abyście w komentarzach podawali nazwy krajów, jakie mam przedstawiać w następnych filmach. Żegnam.